Hej, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku potencjalnie paranormalnych nagrań, czyli tego, co lubimy najbardziej. Dzisiaj zobaczymy dużo ciekawych rzeczy, w tym nagranie z rzekomo prawdziwego egzorcyzmu przeprowadzonego przez niedawno zmarłego duchownego. Także idźcie zgasić światło i pozwólcie, że w międzyczasie opowiem wam jeszcze o partnerze dzisiejszego odcinka. Już od dawna chciałem zrobić stronę internetową, na której mogłem uruchomić dla was sklepik ze strasznie ciekawymi gadżetami i oczywiście skarpetkami z Alpak. Główny problem jest taki, że nie mam pojęcia o tworzeniu stron internetowych, a sklepów to już w ogóle. Na szczęście jest coś takiego jak Zairo. Zairo to bardzo łatwy w obsłudze kreator stron internetowych, który pozwala ludziom takim jak ja na stworzenie naprawdę ciekawej, ładnej i co ważniejsze w pełni funkcjonalnej strony internetowej. Przy użyciu Zairo możemy stworzyć sklep internetowy lub stronę reklamową ze swoim portfolio lub blogiem. W każdym przypadku, bez żadnego problemu, wszystko możemy zaprojektować po swojemu. Nie musimy nawet tworzyć wszystkiego od zera, bo już od początku mamy dostęp do wielu sprawdzonych szablonów z różnych kategorii, np. podróże, usługi czy moda, które zawsze możemy dowolnie edytować tak, żeby przypasowały w nasz gust. Strony stworzone przy użyciu Zairo nie dość, że wyglądają profesjonalnie, to bardzo szybko się ładują, a to oczywiście jest w tym wszystkim dość istotne. Kiedyś jedyną opcją było zlecenie stworzenia strony specjaliście, co kosztowało bardzo dużo pieniędzy i zresztą czasu, a teraz wszystko możemy zrobić sami i jest to tak proste jak stworzenie jakiejś podstawowej prezentacji. Co bardzo przydatne dla takich ludzi jak ja, którzy kompletnie się na tym nie znają, zespół Zairo oferuje pomoc w języku polskim 24/7, która pomoże ze wszystkimi problemami, jakie tylko będziemy mieć przy tworzeniu naszej przyszłej strony. Jeśli więc planowaliście, albo już chcecie stworzyć swoją własną stronę, to Zairo ma dla was naprawdę ciekawą ofertę. Kup plan website za jedyne 99 zł rocznie i otrzymaj 3 dodatkowe miesiące gratis. Także jak coś, to kliknijcie link w opisie, albo skorzystajcie z mojego kodu strasznie ciekawe przy rejestracji. Pamiętajcie tylko, że ta oferta jest ograniczona czasowo, więc warto się nią zainteresować jak najszybciej i nawet jeśli uznacie, że to nie dla was, to macie 30 dni na odzyskanie waszych pieniędzy, więc w najgorszym wypadku po prostu odzyskacie swoje pieniądze. Dzięki za uwagę, a teraz wróćmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Egzorcyzmy to jedna z tych rzeczy, o których część ludzi boi się rozmawiać. Z drugiej strony wiele osób nie wierzy w ich prawdziwość, a to dlatego, że zwykle nagrania z ich przeprowadzania są trzymane w ścisłej tajemnicy. Jednak pewien znany egzorcysta, ojciec Gabriel Amor, padł jakiś czas temu na bardzo ciekawy pomysł. Zaproponował reżyserowi filmowemu udział w oficjalnych egzorcyzmach pod warunkiem, że udokumentuje wszystko jak tylko potrafi najlepiej i stworzy krótki dokument. Dokument, który wszystkim miał pokazać prawdę. Reżyser przystał na propozycję ojca Gabriela, jednak podszedł do tego wszystkiego, tak jak większość z nas by podeszła, z wielką dozą rezerwy. Ale w momencie, gdy przybył na miejsce, jego nastawienie do postawionego przed nim wyzwania zmieniło się całkowicie. A to dlatego, że to, czego tego dnia doświadczył, było w 100% prawdziwe. Na lohu spíli jiný zálohu. Píder mi a na bohu z dům metru. Nemali veste strávy, vím si mohli nážu. Ty falla jsem tu a mi na ní je strávy. Píseň je roderejte, honore de non grande prezi. Píseň ma gueli, ma per apostolo, sum ballu, recitati, caligine, caligine. E per avvento visendomi i nostri sguisti ad udizio. E per l'intercessione in Virgine Maria, dicasmi il nome. Sandero! Solo? No! Quanti siete? 80 milioni! Quanti? No! Quanti ce ne sono? 80! Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80 capi! 80 capi! Dime solo me se tu stui. Quando esce? Mai! Quando esce? Mai! In nome di Gesù, dicasmi. Dominus, figlia di Tibi, die qua esce? Il Signore Gesù ha fissato il giorno d'andartene. No! Non te l'ha fissato ancora? Non te l'ha fissato? No! Sarà lui a fissarlo, perché tu non conti una cicca.
Sombrero un cónsul. ¡Es la mía! ¡Es la mía! ¡Es la mía! ¡Es de Cristo! ¡Es de Cristo! ¡Es de Cristo! ¡Es di Cristo! Signore, questa tua figliola, liberala da Satana e dagli altri demoni che la sorbentano. Siamo eserciti! Eserciti! Per intercessione della Vergine Maria. Per intercessione della Vergine Maria. Per intercessione della Vergine Maria. Che ti annulla, Satana. Lo sai che lei ti annulla. Che contro di lei non può fare niente. Contro di lei non puoi fare niente. Puoi solo andarsi a nascondere. Esci in nome di Gesù, intercedente Immacolata Vergine dai Genitrice Maria. Esci in nome di Gesù, intercedente Immacolata Vergine dai Genitrice Maria. Esci nu. Esci nu. Exinu! 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 Intercedente, Immacolata Virgine Maria, exinu! Die metoramen Chrystusui. Audio, które słyszeliście na fragmencie tego egzorcyzmu, nie było w żaden sposób przerabiane. Kobieta naprawdę wydawała z siebie nieludzki głos, składający się jakby z dwóch czy nawet trzech innych, mieszających się w jeden. Egzorcyzm trwał dużo dłużej niż ten krótki fragment, który widzieliśmy, a przez cały czas musiały ją z całych sił trzymać aż trzech dorosłych mężczyzn, a mimo to mieli problemy z jej utrzymaniem. Ostatecznie, po naprawdę długiej i zaciętej walce ze złem, ofiarę opętania udało się uwolnić spod władzy demonów, a wszystko dzięki sile modlitwy. Jeśli chcecie obejrzeć całość, to tak jak zawsze link znajdziecie w opisie. I nie wiem jak na was, ale na mnie nic nie zrobiło aż tak dużego wrażenia od naprawdę długiego czasu. Duchy z reguły uwielbiają ciemne, opuszczone miejsca, gdzie mogą w spokoju straszyć niewinne osoby. Tym razem było jednak inaczej. Klip pochodzi z jednej z kamer monitoringu zamontowanej w sklepie w brytyjskim mieście Whitstable i przedstawia moment, gdy zakupy jednego z klientów zostały zakłócone. Check this out, this guy here, watch behind his head. Keep watching. Just look at the shelf. It's the weirdest thing. Oh my god, oh my god, oh my god, what is that? It's just blowing, I don't know, I don't know. Oh my god, that looks like a poltergeist or something like that. You know the thing, you know when they hear about things like flying, oh my god, I don't like it, I don't like it. It's weird, isn't it? Sam mężczyzna wydaje się odrobinę zdezorientowany tym, co się wokół niego dzieje. Nie jest nawet odrobinę wystraszony, a przynajmniej jego reakcja tego nie ukazuje. Odkłada produkty, które chwilę wcześniej w niewyjaśnionych okolicznościach spadły z półek, a jeden z nich zatrzymał się nawet na dłuższą chwilę w powietrzu. Zupełnie jakby coś niewidzialnego trzymało go w bezruchu. Mężczyzna zdaje się nie zdawać sprawy z tego, że ma do czynienia z poltergeistem, ale patrząc na to z perspektywy kamery monitoringu, wniosek nasuwa się tylko jeden. Teraz przyjrzymy się materiałowi meksykańskiego duetu Misterio JL, który na co dzień zajmuje się badaniem zjawisk nadnaturalnych. Tym razem wybrali się o północy na cmentarz, a konkretniej na część przeznaczoną dla dzieci. Colombiano, czyli połowa duetu, używa mosiężnego naczynia, stukając w nie co jakiś czas, by pobudzić przebywające na tym terenie dusze zmarłych. I na nasze szczęście wcale nie musieli długo oczekiwać na odpowiedź. Ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí. Ahí se acaba de abrir esa puerta, culo. ¿Cuál, güey? Allí. ¿Cuál puerta? Allí, enfrente. No veo ninguna puerta. Aquí, güey.
Esto se abrió. Esto se abrió, amigos. ¿Neta? Sí, güey. No lo vi, güey. Ay, señor. No lo vi, güey. Amigos, esta puerta se abrió. No, güey. Está muy vieja ya, rechina, ¿verdad? Sí. Creo que sí lo grabé, güey. Mimo braku wiatru, zardzewiała brama z otaczającego nagrobek płotu samoczynnie się otworzyła. Bramy w takim stanie dość topornie się otwierają, więc zwykła żyłka czy wcześniej wspomniany delikatny wiatr niekoniecznie załatwiłyby sprawę. Poza tym nie była to jedyna sytuacja, która przytrafiła się mężczyznom. ¿Vas a tocar el cuenco aquí? Amigos, ese mono que estaba ahí, que está tirado ahí, ahorita en una transmisión se estaba moviendo, amigos. Vamos a ver si se hace presente el niño con... Se movió, culo. Se movió, güey. Se movió clarito, colombiano. ¿Sí lo captaste, güey? Sí, sí lo capté, güey. Estoy viendo ya sombras alrededor, güey. Ay, señor. Ahorita ese mono en una transmisión se estaba moviendo, amigos. Aquí está el niño, güey. ¿Sí? Sí. Sí lo grabé. Sí lo grabé. Se está moviendo solo. Mira. Se está manifestando el niño y agua con el cuenco. Ay, señor. Mira. Está temblando, ¿verdad, colombiano? Está temblando, ¿verdad? Se está sacudiendo el mono. Mira. No puede, no mames. Güey, está temblando el mono, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No manches. No manches. Mira. Bota, güey, ¿por qué? No. No seas cañón. Ay, Padre Dios. Rodzice z reguły zostawiają na grobach swoich dzieci maskotki. Problem pojawia się w momencie, gdy któryś z pluszaków poruszany jest przez niewidzialny dla nas byt. Tak właśnie było w przypadku tej zabawki. Misterio podejrzewa, że zabawką poruszył chłopiec, którego mogiła znajduje się niedaleko. Colombiano zobaczył w jej okolicy coś na kształt cienia, więc mężczyźni nie zwlekali dłużej i postanowili się do niej zbliżyć. Aquí vi algo que se asomó, güey. Te lo juro que vi algo aquí chiquito que se asomó, güey. No manches, neta. Sí, güey. Se movió algo ahí, güey. ¿Eh? Se movió algo ahí, güey. Se movió algo ahí, güey. Vi que se movió algo, güey. No manches. Ay, no manches. ¿Se escuchó un ruido, güey? No mames. No mames. No mames. No mames. Se cayó el carro, ¿verdad, güey? Güey, vi algo que se movió, que se vio, que se metió algo aquí, güey. Tuż po zbliżeniu się do grobowca usłyszeli dziwny jęk, jakby w pobliżu było dziecko. Jednak to spadający pomarańczowy samochodzik sprawił, że włosy na karku stanęły im dęba. Tutaj również nie ma mowy o lince. Kapliczka nie była otwarta, a sama zabawka znajdowała się w dość sporej odległości od otworów w ścianach.
Czy zatem Misterio miał rację i to faktycznie duch jakiegoś chłopca nie jest w stanie spocząć w spokoju i bawi się zabawkami pozostawionymi na grobach innych dzieci? Zdaje się, że tak właśnie jest. Nocna zmiana w pracy często sama w sobie jest ciężka do przetrwania ze względu na warunki, jednak Jonathana dotknęło to ze zdwojoną siłą. Kolumbijczyk pracujący jako ochroniarz nie musiał tego dnia, czy raczej nocy, martwić się o to, że zaśnie w trakcie pracy. ¿Por qué haces esto? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Dime, ¿necesitas algo? ¿En qué puedo ayudarte? Pero no me hagas esto. ¿En qué puedo ayudarte? Drzwiczki jednej z maszyn powoli i stabilnie otwierały się i zamykały kilka razy, a jako że klip pochodzi z wnętrza budynku, nie możemy zwalić tego na warunki pogodowe. Sam Jonathan nie wiedział jednak, że to dopiero początek. ¿Quién anda ahí? Puta la escalera. Escalera caída. Pucha. Aquí no hay nadie. ¿Quién anda ahí? Todo está acá. No hay nadie. Esto está raro. Muy raro. Yo escuché como si alguien caminara acá arriba. ¿Quién anda ahí? No te tengo miedo. Hijo de puta. No te tengo miedo. Puta. Se siente un ambiente pesado. Un ambiente pesado. No puedo ni respirar bien. Cosas que se cayeron. La loción. Sea lo que sea, no te tengo miedo. Para nada te tengo miedo.
Na samym początku spotkał go nieprzyjemny widok, jakim były porozrzucane przedmioty w pomieszczeniu gospodarczym, by zaraz być świadkiem latających dookoła przedmiotów znajdujących się na piętrze pod nim. Ciężko powiedzieć, co mogło być powodem tak nagłych wydarzeń w miejscu pracy mężczyzny. Do tej pory nic takiego się nie działo. Coś musiało się zmienić, tylko co? Tego niestety już prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Michelle Lynn Smith pożegnała się ze swoimi dziećmi i opuściła swój dom w Stonesville Eden w północnej Karolinie, aby zrobić świąteczne zakupy wieczorem 9 grudnia 2001 roku. Michelle nigdy więcej nie widziano. Ekipa Adventures with Purpose doszła do wniosku, że Michelle została tamtej nocy pozbawiona życia, pozostawiając tym samym wiele pytań bez odpowiedzi. Mężczyźni podążyli ostatnim znanym tropem pozostawionym przez kobietę, by odkryć, co sprawiło, że zapadła się pod ziemię bez śladu. Największe zainteresowanie wzbudziła w poszukiwaczach znajdująca się obok supermarketu rzeczka, która na pierwszy rzut oka wydawała się płytka, lecz w rzeczywistości wcale taka nie była. Z pomocą sprzętu przeczesali rzekę w poszukiwaniu jakichkolwiek poszlak, jednak w tamtym momencie nie zdawali sobie sprawy z tego, co udało im się uchwycić. That is fifth drive. As soon as you get down below this, you're gonna have a deeper hole right there. Let's pull this up, let's ride, and I'll walk it up through. Okay. I have my boots on. Right. Yeah, because anytime you come down through like a rapids like this, on the other side of the rapids, if you've never ran rapids before. Yeah, because anytime you come down through like a rapids like this, on the other side of the rapids, if you've never ran rapids before. Przebijające się przez głos mężczyzny dźwięki brzmią zupełnie jak "Help me, I'm here", czyli "Pomóżcie mi, jestem tutaj". Sam głos brzmi prawie jak głos jakiejś kobiety, kobiety, której brakuje tlenu. Zupełnie jakby znajdowała się pod wodą. Czy to możliwe, że tego dnia ekipa starająca się rozwikłać zagadkę przez przypadek nagrała EVP, którego sprawcą była właśnie Michelle? Wygląda na to, że tak właśnie mogło być. Na koniec rzucimy okiem na krótkie nagranie od tureckiego łowcy duchów, który często odwiedza potencjalnie nawiedzone miejsca, oczywiście w samym środku nocy. O samym nagraniu niewiele wiadomo, ale pewne jest jedno. Podczas tej wyprawy Ali Aslan doświadczył czegoś dziwnego. Siadam sobie w stali, kiedy mi się ruduje. Özü kelimetli ait damat mişerim ahlak. Özü kelimetli ait damat mişerim ahlak. İllah. Basamak. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Kim o? Allahu Ekber. Bismillah. La ilahe illallah. Biri geldi. Karşımda. Yine. Özü kelimetli ait damat mişerim ahlak. Kendini göster. Karşımdasın. I na tym, moi drodzy, skończymy. Bardzo dziękuję za wasz czas i jeśli wam się podobało, to zostawcie jakiś fajny komentarz i łapkę, żeby nakarmić algorytm. Dziękuję również wszystkim wspierającym, którzy przez cały czas czekają na materiał o analizie Michelle i przyznam się bez bicia, że odpalenie angielskiego kanału i jeszcze jednego małego projektu bardzo dało mi po dupie i mocno ograniczyło czas. Tak więc dajcie mi jeszcze chwilkę, a postaram się go wam dostarczyć najszybciej jak to tylko możliwe, naprawdę, obiecuję. A póki co, czas już się pożegnać. Do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.